Wygrywacie dzisiaj Drudek z Mytowią aż 0 do 3. Chyba nie spodziewajcie się, że to spotkanie wyjdzie wam aż w taki sposób. No, szczerze powiedziawszy, po pierwszej połowie było bardzo ciężko. Bytowia stworzyła swoje sytuacje, grali bardzo dobrze w obronie i ciężko było się przebić. Tam pierwsza sytuacja, to co strzeliśmy bramkę, wykorzystana. No i tak jak widzieliśmy w drugiej połowie już otwarta gra i zdecydowanie, moim zdaniem, w drugiej połowie mieliśmy więcej sytuacji i byliśmy lepszą drużyną. No właśnie, wspominasz o tej otwartej grze w drugiej połowie, a właśnie w pierwszej części spotkania po strzelonej bramce chyba trochę za bardzo cofnęliście się do defensywy i za bardzo chyba chcieliście bronić tego wyniku. Myślę, że tak, że za głęboko się cofaliśmy, gdzie po prostu przy tej drugiej piłce od razu cofaliśmy się do tyłu, gdzie powinniśmy od razu wychodzić wyżej. Ale mówię, no, cieszy wynik, a to czy ładnie się gra, czy nie, to już teraz nie ma znaczenia, tylko najważniejszy jest wynik. No właśnie, jak było wrócić do Bytowa na spotkanie właśnie z twoim byłym zespołem, z Drutek z Bytową? Jakie emocje ci towarzyszyły przy tym spotkaniu? Normalnie, powiem szczerze, że jakoś, no wiadomo, tam człowiek przeżywa, bo to ma się tutaj znajomych, trochę czasu i fajne chwile się tutaj przeżyło i fajnie było tutaj wrócić i cieszę się, że wygraliśmy tutaj. Dobra, dzięki.